I przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszego porządku obrad. To jest projekt uchwały w sprawie otwartego konkursu ofert w 2013 roku, druk nr 7112. Ten jest także projekt zarządu. Ten projekt jest konsekwencją tak naprawdę konieczności dokonania właśnie tej korekty w zadaniach priorytetowych, którą przed chwilą dokonaliśmy. Zgodnie z tym, co Państwu mówiłem, zmniejszyliśmy środki na tak zwanym otwartym konkursie OFE. W związku z tym musimy podjąć uchwałę w sprawie rezygnacji z zadania kolonii rentnej dla dzieci z rodzin o najniższych dochodach. Kwota 35 tysięcy złotych. W zasadzie uzasadnienie do tego projektu jest, już przedstawiłem, omawiając projekt poprzedni. W związku z tym prosiłbym o przedstawienie opinii przez Komisję Zdrowia i Polityki Społecznej do projektu. Przystąpienie do otwartego konkursu ofert w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność projektu publicznego w 2013 roku wprowadza się następujące zmiany. Proszę o przedstawienie opinii, jaka jest opinia? Opinia pozytywna. No. Wiem, że Komisja Sportu to jest... Tak, Komisja Sportu jest w relacji też opinię pozytywnie, które się czuł przyznał. Dziękuję. Tak naprawdę otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos? Ja też chciałbym podkreślić, że na tym konkursie ofert pozostawiamy dość znaczącą kwotę 40 tysięcy złotych, głównie na tych zadaniach związanych z organizacją zajęć sportowych i rekreacyjnych w okresie letnim. No, w tym roku niestety środki na te zadanie zostały zablokowane przez skarbnika miasta, natomiast ja rozmawiałem w tej sprawie dość długo i z panią dyrektor Mikołajczyk, i z panią prezydent Sroką. Założenie na przyszły rok jest takie, że ten konkurs odbędzie się w styczniu, najpóźniej w lutym, tak żeby te środki jak najszybciej znalazły się na stosownym paragrafie Wydziału Sportu. Tak, żeby można było, krótko mówiąc, jak najszybciej ten konkurs przeprowadzić jeszcze przed tymi blokadami, które no, w tym roku i w ubiegłym już następowały, powiedzmy, od późnej wiosny. Dobrze, więc w sprawie tego projektu ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałbym zabrać głos. W takim razie ja tutaj do tego druku także chciałbym złożyć poprawkę, która wynikła po konsultacjach z prawnikami z Kancelarii Rady Miasta Dzielnic Krakowa. Bo ten projekt był konsultowany. W następującej treści. W paragrafie pierwszym po słowach w uchwale nr 20/182/2012 z dnia 9 lipca 2012 roku dopisuje się słowa w sprawie. Po słowach rezygnuje się z zadania, dopisuje się określonego w paragrafie drugim uchwały nr 20/182/2012 z dnia 9 lipca 2012 roku. Tej poprawki, ktoś z Państwa radnych? Nie widzę, nie słyszę. W związku z tym, nikt z tych poprawki nie składa, tak? W związku z
związku z tym przystępujemy do głosowania nad zgłoszoną przeze mnie poprawką. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem poprawki, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, tym samym poprawka została przyjęta. Przystępujemy do głosowania druku nr 7112 w sprawie otwartego konkursu ofert w 2013 roku wraz z przyjętą poprawką. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta.